Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, że możemy się spotkać wieczorem i posłuchać na temat Zofii Stryjeńskiej, bo jest to fascynująca osobowość, znakomita artystka, duma naszej sztuki, jeśli chodzi o dwudziestolecie międzywojenne i później. Każde pokolenie właściwie ma różny odbiór Stryjeńskiej. Prawdę powiedziawszy, dzisiejsza młodzież mało wie o Stryjeńskiej i nie jest ona dla niego tak fascynująca, jak dla tych, którzy po II wojnie, kiedy Stryjeńska była w Szwajcarii, kiedy tutaj państwo polskie, ludowe, fundowało nam czekoladki. I ja sama pamiętam z dzieciństwa czekoladki, gdzie na wierzchu były tańce z Zofii Stryjeńskiej. Robiono to bez jej wiedzy, bez zgody, bez żadnych jakichkolwiek permisji. I myśmy mieli z tego oczywiście ogromną przyjemność, a ci, którzy pamiętali sztukę Zofii Stryjeńskiej, tak jak moi dziadkowie i pradziadkowie, właśnie wspominali z ogromnym rozczuleniem, że była to artystka, która była rozpoznawalna, znakomita, jedyna w swoim rodzaju. Mój wykład dzisiejszy będzie miał dwie części. On jak gdyby ma bardzo wyraźne dwie części, ale chcę zacząć od tytułu wystawy, brzmi Krzycząc Polska, jest to oczywiście słowacki, a ja chcę zacząć od cytatu, od tego Pawia Narodów i Papugi. Wiersz, który skojarzył mi się z Stryjeńską, nazywa się Grupa Agamemnona i to jest takie romantyczne, dzisiaj absolutnie nie do przyjęcia myślenie o patriotyzmie. Tam czym się martwi Słowacki, siedząc, prawda, w grobie Agamemnona i mówi tak: mnie od mogiły termopilskiej gotów odgonić legion umarłych Spartanów, bo jestem z kraju smutnego i lotów, z kraju, gdzie rozpacz nie sypie kurhanów, z kraju, gdzie zawsze po dniach nieszczęśliwych zostaje smutne pół rycerzy żywych. To niewiarygodne, ale ten cytat oznacza, że Słowacki wyrzuca nam, że Spartanie dali się zabić wszyscy, a u nas po każdej katastrofie, po każdym powstaniu zostaje smutne pół rycerzy żywych. Taka jest interpretacja, która w XXI wieku, chociażby dla mojego syna, była absolutnie nie do przyjęcia. Wyobrażam sobie, że współcześni maturzyści tak samo absolutnie nie są w stanie wyobrazić sobie, że patriotyzm mógłby żądać czegoś takiego. Oczywiście tam z punktu widzenia wojskowej taktyki nie wiemy, czy w Termopilach ci wszyscy żołnierze, którzy polegli, czy to cokolwiek zmieniło w sytuacji jakiejś strategicznej, politycznej. Natomiast romantyzm myślał o patriotyzmie inaczej. Dalszy ciąg tego wiersza właśnie o grobu Agamemnona mówi tak: Polsko, lecz ciebie błyskotkami łudzą. Pawiem narodów byłaś i papugą, a teraz jesteś służebnicą cudzą. Choć wiem, że słowa te nie zadrżą długo, w sercu, gdzie nie trwa myśl nawet godziny, mówię, mam wyrzuty sumienia. Mówię, smutny i sam pełen winy. Także takie było myślenie Słowackiego o tym i musimy zdawać sobie sprawę, że na początku XX wieku, kiedy Polska odzyskała niepodległość, romantyzm był jeszcze rzeczą absolutnie świeżą, czymś, co wyznaczało nowe kierunki, sposób myślenia, czymś, co we wszystkich było obecne. Pomyślmy, 863, to w XX roku to nie było tak dawno. To było coś, co było stale obecne. I sztuka Zofii Stryjeńskiej kojarzy mi się właśnie, że Zofia Stryjeńska chciała, żeby sztuka tamta polska nowa, ta, która się urodziła w nowo odrodzonym państwie polskim, była właśnie sprawiała nas znowu na tej pozycji Pawia Narodów i Papugi. Jak mówiłam, moje wystąpienie ma wyraźne dwie części, dlatego że poświęcone jest dwóm właściwie, oczywiście zbiorowym, ogromnym dziełom sztuki Zofii Stryjeńskiej. Pierwsza z nich to cykl Pascha, który właśnie oglądamy pierwszą gwarz tego cyklu, a druga to są cykle Bożków Stryjeńskich. Bożków Słowiańskich, tych cykli jest pięć, stworzyła w ogóle pięć, jeden nie istnieje. Pozostałe cztery są albo jeden jest w postaci fresków, a dużą część my mamy w zbiorach i dlatego możemy o nich dzisiaj mówić. Cykl Pascha, to też opowiem tak anegdotycznie, kiedy przyszłam tu do pracy, było to dosyć dawno temu, szalenie mi się podobał i moja ówczesna szefowa powiedziała, to takie kolorowe dziecko, nie, absolutnie nie. Cykl Pascha wyszedł z szafy i został wysłany na pierwsze wypożyczenie. Dopiero po 1989 roku poszedł do Muzeum Literatury. Wtedy został po raz pierwszy przyzwoicie oprawiony. On jest na sztywnych, dosyć takich kłopotliwych dla konserwatora tekturach. I dopiero wtedy właściwie wyjrzał na światło dzienne i zabłysnął.
Powiem też zupełnie tak zabawnie, no jako historyk sztuki, że każda wystawa jest przez niego zorganizowana absolutnie. Jeśli wisi cykl Pascha, to na ścianie nie można powiedzieć nic innego, ponieważ jest to właśnie taki paw narodów i papuga. Jest to coś, co po prostu bije po oczach. Cykl Pascha ma tę specyficzną cechę, że jest to metafora. Jest to porównanie zmartwychwstania Polski do zmartwychwstania Chrystusa. Liczy 5 gwaszy. To są gwasze, akwarele, ołówki, ponieważ używała wielu technik. No, pochodzą z 1918 roku i pierwsza z tych pozycji to zmartwychwstanie. Co jest charakterystycznego? Proszę spojrzeć, że po lewej tam w środku są ci żołnierze, którzy mieli pilnować grobu, ponieważ na wszelki wypadek, jak wiadomo, mimo że Chrystus mówił, że zmartwychwstanie, w związku z tym postawiono na wszelki wypadek straż. Straż, jak wiadomo, została powalona, oślepiona światłem, które padało, i straż nagle w ogóle jest niewładna, nie może niczego zrobić. A Polska, Chrystus, wychodzi zmartwychwstały. Zobaczmy, że jest to słowiańskie pachole. Od razu powiem tak, Stryjeńska była artystką, która opierała się na nauce. Powiedzmy, że przekształcała to na swój własny sposób, ale Stryjeńska chodziła do muzeów. Muzeum Archeologiczne w Krakowie to było jej stałe miejsce pobytu. W jej wspomnieniach pojawia się również wielokrotnie motyw jej spacerów po Targu Krakowskim, wyjazdów do Zakopanego. Oglądała tą sztukę ludową na żywo. Miała świadomość, jak to wygląda. Jej świadomość, jak mogła wyglądać sztuka słowiańska, ponieważ Stryjeńska postanowiła wynaleźć nam korzenie. Tak jak gdyby państwo, które tak długo nie miało własnej tożsamości, nie istniało na mapie. Trzeba mu przydać historii, splendoru. Niewątpliwie jesteśmy wszyscy Polacy Słowianami z pochodzenia. To wstrząsające doświadczenie, dlatego że my o tym zapominamy, a jest to jakaś forma, która właściwie nas w Europie powinna jednoczyć. Doskonale pamiętam, to też anegdota, ale zawsze to ułatwia nam słuchanie. Wyjechałam daleko, bo do Azji, na międzynarodową konferencję, gdzie opowiadaliśmy o swoich bożkach. I ja wtedy pamiętam, opowiadałam o Stryjeńskiej i nagle na sali odezwała się osoba z Jugosławii, mówi, ja też jestem Słowianką. Potem się odezwała Bułgarka, mówi, przepraszam, rozmowa była oczywiście po angielsku, i ja też jestem Słowianką. Nagle okazało się, że nas, i Rosjanin również, my wszyscy jesteśmy Słowianami. Stryjeńska jakby podkreślała tę cechę u nas wyjątkowo. Mamy więc tutaj młodzieńca, właściwie pachole. Taki wygląda ten Chrystus, jakby był po postrzyżynach. To jest ta Polska, która zmartwychwstała. Buty Chrystusa są ewidentnie przerysowane z rysunków takich, jak sobie wyobrażano, bo to trzeba sobie wybrać, nie zachowały się żadne słowiańskie ubiory ani stroje, ale to są jej własna wyobraźnia ze strojów ludowych. Zauważcie Państwo, Chrystus jest jeszcze młody, to jest jeszcze młode państwo. Ci żołnierze, którzy siedzą w tej pieczarze, mają pikielhauby. To są Niemcy. Kto nas trzymał w tej ciemnej jaskini? Kto nam nie uniemożliwiał zmartwychwstanie? Właśnie oni. Pikielhauba, czyli zabór pruski. A jeśli spojrzą Państwo na bagnet, który jest wzniesiony do góry tam w tej pieczarze, to jest on trójkolorowy. Być może jest to trikolor, czyli flaga francuska. Być może to oznacza, że Francja Austriacka, to prawdę powiedziawszy, rok 18 to trudny moment w polityce, jak wszyscy wiemy, dyskusje, pertraktacje, jak mają wyglądać kształty przyszłych państw, to były bardzo skomplikowane rozmowy. Być może Austriacka odczuwała jakiś żal, bo tak mogę przypuszczać, uważała, że Francja nie dosyć się stara o tę naszą niepodległość. Być może tak to było interpretowane. Chrystus oczywiście ma rany, ma stygmaty, ma nim krzyżowy, ale to jesteśmy my, to jest nasze nowe państwo. Mamy teraz następną scenę. Chrystus zmartwychwstał, trzy Marie u grobu. Mamy anioła, który mówi niewiastom, żeby sobie poszły, jego tutaj nie ma. Proszę zobaczyć, że to są podziemia teatru, one właśnie wychodzą na scenę. I teraz proszę spojrzeć, ta po prawej to ewidentnie Słowianka, to zabiór rosyjski. Stryjeńska jako poddana cesarza Austro-Węgier nie myślała, tak jak może my w Warszawie myślimy źle o cesarzu, znaczy o nie o cesarzu, o carze rosyjskim. Nie myślała o tym zaborze jako o miejscu, które nam się wydaje jako miejscem największego ucisku. Po prostu Rosjanie to Słowianie, zabór rosyjski to Słowianka. Tak sobie wyobrażano, że tak wyglądała. Ona też jest trochę podobna do tego pacholęcia na poprzedniej rycinie. Mamy zabór również pruski, to znaczy z przodu idzie kobieta, która zresztą strój ludowy jej, jeszcze wrócimy do tego stroju, ten strój ludowy przypomina stroje ludowe z tamtego regionu. A pośrodku mamy ewidentnie Matkę Boską,
która jest z Krakowa, ma na sobie krakowską chustę, idzie boso zresztą, i krakowski wieniec. Zwracam uwagę Państwa na ten jej wieniec, ponieważ on jest taki malutki, nie rozkwitł jeszcze. To bardzo istotne, bo to będzie rozkwitało powoli. Cały ten cykl pokazuje, że tak jak Chrystus powoli przychodził, że tak powiem, zmartwychwstał, okazał się i pójdzie do nieba, a my, no, z naszą niepodległością będzie trochę inaczej. W każdym razie, na razie to wszystko jest powoli, dopiero się zbliżamy, wychodzimy na świat dzienny. One wychodzą na scenę, praktycznie rzecz biorąc, na scenę polityczną. Mamy też bardzo piękną rycinę, która, oczywiście mój slajd nie pokaże tego, ale te drzewa są tak zielone na gwaszu, to po prostu, to jest to, co mówię, dlaczego skojarzyło mi się z pawiem i papugą. Cały ten rysunek gra zielenią, pięknymi, znakomitymi, zielonymi drzewa, liśćmi na drzewach, a pomiędzy tymi pobielonymi drzewami widać takie malusieńkie, zieloniutkie roślinki. I one właśnie zmartwychwstają. Oczywiście jest to znana sytuacja, to jest spotkanie z Marią Magdaleną, która przychodzi do Chrystusa, a on mówi, nie dotykaj mnie, jeszcze nie odszedłem, jeszcze nie jestem gotowy, noli me tangere. Nazywa się to również ogrodnik. Zobaczcie Państwo, że wieniec na kapeluszu Chrystusa jest już bardziej rozwinięty, bo to powoli się będzie zmieniał. On będzie coraz bardziej, on się będzie rozwijał z każdą chwilą coraz bardziej. To jest jak gdyby świadectwo, to nowe państwo polskie dopiero wschodzi, dopiero się pojawia. Ale jeszcze właściwie nie wiadomo. Zawsze mnie też zastanawiało, dlaczego akurat Maria Magdalena, czyli zabór pruski, został wybrany do tego, żeby klęczeć przed Chrystusem, tak jakby to on był najwięcej Chrystusowi winien, jakby to, że tak powiem, Prusy były nam najbardziej nas skrzywdziły. Myślałam, że może czegoś nie wiemy, albo ja czegoś nie wiem o ówczesnej polityce, że tak łagodnie traktuje Rosję, właściwie byle jak traktuje siebie, a Prusy traktuje, trudno powiedzieć, nawet nie jestem w stanie tutaj odpowiedzieć na, to, na tę wątpliwość. Mamy następne spotkanie z uczniami. Co jest teraz bardzo charakterystyczne, jest Chrystus wchodzi, jest już, przestał być pacholęciem, to już nie jest chłopiec, to jest mężczyzna. Powoli się pojawia, objawia się swoim uczniom i teraz proszę spojrzeć, mężczyzna, który opiera się ręką o ramię fauna, to jest przyszły mąż Stryjeński, to znaczy na portrecie to jest Karol Stryjeński. Między nami mówiąc, zawsze wydawał mi się wyjątkowo nieprzystojnym mężczyzną, ale Stryjeńska była bardzo zakochana, bardzo cierpiała, kiedy Karol się z nią rozwodził. On też ją nie najlepiej traktował przez niego, znaczy on uważając ją za wariatkę dwukrotnie, chyba złośliwie, zapakował ją do domu dla ludzi obłąkanych. Oczywiście Stryjeńska się z tego wyzwoliła, nie była obłąkana. Wojciech Jastrzębowski, tak samo jest, to jest ten, który jest z długą brodą. Oczywiście jest to spotkanie z uczniami, to jest tam, gdzie Chrystus przychodzi. Mówi się, że drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. On przychodzi, mówi pokój wam, a potem jeszcze będzie coś jadł. Tutaj oczywiście tej sceny nie ma, ale pomyślcie, to jest nowe. Pomyślcie Państwo, to są nowe kadry, to są nowi ludzie, którzy będą tworzyli nowe państwo. I teraz na przykład Jastrzębowski ma przed sobą księgę, w której ma jakieś projekty architektoniczne. Polska będzie nowa, będzie miała nową architekturę, nową sztukę, nową muzykę. Ten, który ma długą brodę, taką jak łopata, taką długą, to on na kolanach ma przed sobą. Rzeczywiście... Przepraszam, no nie mam wskaźnika, ale ten, który siedzi bardziej prawie że twarzą do nas. Teraz pomyślcie Państwo, że Stryjeńska, która fascynowała się z tym Wyspiańskim, bardzo chętnie pokazywała polski naród jako tych, którzy śpią, tak jak w chocholim tańcu. Także część tych osób jeszcze śpi, dopiero będzie gotowych później budować nowy kraj, nowe państwo, będzie dopiero później nawet w stanie w ogóle robić takie rzeczy. Oczywiście jest tam wiele różnego rodzaju beztroski, takich rzeczy, które nie wiadomo, czy się najlepiej przysłużą nowemu krajowi, tak jak ten faun, który stoi po prawie. Oni wszyscy się trochę smucą, trochę śmieją. To... O, przepraszam, jejku, przepraszam, faun jest tutaj, jejku, aha, faun jest tutaj, Stryjeński to jest ten, opiera się o jego ramię. Tu jest taki malutki pastuszeczek, który też opiera się o kogoś, patrzy na nas. I to są właściwie takie postacie, które świadczą o takim przekonaniu, że w Polsce jest wielu
wiele osób, które nie zajmują się niczym konkretnym, właściwie wydaje im się, że im się bardzo łatwo uda załatwić wszystko jakoś. Stryjeńska też podzielała to przekonanie. Myślę, że również ta taka zdolność do tego, żeby łatwo się ktoś nas poniesie, nie będziemy sami podejmowali decyzji, a to przecież miało być oparte na jakichś trwałych, konkretnych postawach. W każdym razie spotkanie z uczniami jest mniej dramatyczne, bo przechodzimy do najbardziej znanego, najwięcej podróżującego i najsłynniejszego obrazu, który nazywa się Spotkanie z Synem. I tym razem spotkanie Matki Boskiej, która ma na sobie ta katanka, to jest tradycyjna katanka z okolic Bronowic. Ona ma na sobie wieniec i ten wieniec w przeciwieństwie do tych poprzednich, popatrzcie Państwo na wieniec Chrystusa, popatrzcie na wieńce Stryjeńskiego i Warchałowskiego. To są wieńce, które kwitną jak szalone. Oni wszyscy chodzą również po czymś takim, jeśli Państwo będą na naszym gotyku i zwrócą uwagę na taki drobiażdżek. Wszystkie te postacie na tych naszych drewnianych ołtarzach chodzą po takich prześlicznych łąkach z kwiatuszkami. I co więcej, jak wiemy od mediewistów, te wszystkie kwiatuszki mają, to są truskawki, kwiaty, które istnieją, poziomeczki i tu jest to samo. Stryjeńska tutaj wzorowała się na ołtarzu mariackim. Teraz coś Państwu pokażę. Oto ta flauda tutaj Chrystusa jest żywcem wzięta po prostu z jednego z zawijasów na drewnianym ołtarzu Wita Stwosza w Krakowie w kościele mariackim. I tak samo ten fragment to jest również część, która po prostu naśladuje średniowieczne malarstwo tablicowe. Proszę spojrzeć, że ich wieńce, wszystkich, są po prostu ogromne. Polska rozkwita, jesteśmy na nowej drodze, zaczyna się nowa era, nowe dzieje. Poza tym tak, Chrystus jest wreszcie dojrzałym mężczyzną, Polska wyszła na prostą. Ma biało-czerwoną tunikę, oczywiście jest to nawiązanie do flagi narodowej. Ma tą chorągiewkę, którą nosi, prawda, ze sobą jako symbol zmartwychwstania, która jest wystawiana w kościołach. Oczywiście, że Stryjeńska jest nowoczesną malarską. To nie jest realistyczne przedstawienie stricte, ponieważ kwiaty nie mogłyby być tak ogromne. Stryjeńska jest artystką, która skorzysta z doświadczeń awangardy, która się już wtedy sztuki awangardowej, ale wykorzysta je po swojemu, przerobi je niejako. Jest to najbardziej znany. I ja pamiętam, że z tego, co pamiętam z moich poszukiwań, to ten obraz przed wojną podróżował ogromnie, właśnie jako symbol odrodzenia Polski. Natomiast istnieje, o dziwo, w Bydgoszczy inna wersja Spotkania z Synem. I powiem szczerze, myślę, że jest wcześniejsza, bo tamta wygrała. Spójrzcie Państwo, po lewej jest Chrystus, tu jest coś szalenie tajemniczego. Jeśli ktoś z Państwa ma propozycję, co to jest, bo z wieloma osobami rozmawiałam, jak również z właścicielami w Bydgoszczy, to wygląda na jakąś strugę, na jakąś tą rzeczkę, strumień. Myślałam, że może to jest jakiś strumień, którego wytryskuje po prostu nowe życie, że jak gdyby Chrystus daje nowe życie i krajowi, i że tak powiem, no i przecież On zmartwychwstał, mamy nowe życie, wszystko. W sumie jest to szalenie, bo to jest o świcie i że jest przygnębiające, bo proszę spojrzeć, Matka Boska jest zziębnięta, jakby spędziła jej ten wianuszek, który ma na chuście, jest po prostu żaden. On prawie przypomina, tak jakby ona wzięła na siebie cierpienia Chrystusa. Ma tę taką katanę pasiastą, którą i ma taki węzełek. Wszystko jest generalnie, tamta Matka Boska to jest po prostu triumfująca, ta jest cierpiąca. Chrystus przychodzi i wzbudza swoim dotykiem, bo to jest ewidentnie ten gest, wzbudza dotykiem, pobudza wierzbę do kwitnienia. Może być tafla lodu? Może, ta, która się rozpuszcza. Ewentualnie przychodzi Chrystus i natychmiast ta tafla lodu puszcza i my zyskujemy, że tak powiem, nowe życie, bo woda jest, prawda, źródłem życia, lód niekoniecznie. Być może to, ja też myślałam kiedyś, że może tu jest jakaś zamarznięta, ale ponieważ to tak zjeżdża tutaj, więc pomyślałam sobie, że równie dobrze. Prawdę mówiąc, przypuszczam, że ponieważ to jest bydgoski obraz, to nie jest nasza własność, przypuszczam, że to trafiło po prostu i nigdy się nie pokazało. Właściwie ja to odkryłam jakieś 10 lat temu i nagle się okazało, że istniała inna wersja, nie ta triumfalistyczna taka z tymi ogromnymi kwiatami, radośni, Chrystus się, prawda, wyciąga ręce, tylko to jest dopiero początek, że Chrystus przychodzi i, no mówię, wzbudza dotykiem, pobudza drzewa do życia.
Jasne, ale nie jest, już wiem, nie jest triumfalistyczne. To nie jest obraz triumfujący. Jeśli, przepraszam, to jest coś, co rozgrywa się, mam wrażenie, że jak Państwo się przyjrzą, tu jest hałas na tym obrazie. Oni wszyscy, wszystko szumi, można sobie wyobrazić, że latają jakieś pszczoły, ptaki ćwierkają. To jest obraz, który gra, szumi, kolorami, dźwiękami, wszystkim. I można przyjrzeć, że oni, oczywiście, że oni są w takim swobodnym kroku, to nie są ludzie, którzy, ale oni się do siebie śpieszą. Właściwie tu wszystko się dzieje szybko, głośno, hałaśliwie, kolorowo. To jest co innego. A ten, ta druga wersja, jestem przekonana, że jest wcześniejsza. Jest bardziej taka ascetyczna, mniej, nie ma tego optymizmu. Trudno mi powiedzieć. Wersję, to czy my chcemy, w jaką wersję, że tak powiem, nowego państwa chcemy widzieć, pewnie zależy od nas. Myślę, że Stryjińskiej się spodobała wizja, że to wszystko stopniowo rozkwitało, tak jak zwracałam uwagę. Wszystkie te kwiatki, wszystkie te wieńce z każdą kolejnym gwaszem rosną coraz bardziej. Więc to jest pierwsza część naszego spotkania, bo to jest Pascha, jest cyklem, który, jak mówię, regularnie jeździ na różnego rodzaju wystawy. Zaczął od wystawy religijnej, bo pojechał do Muzeum Literatury na wystawę po prostu o Wielkanocy, najnormalniej w świecie. Wtedy wyszedł z szafy, nagle się pojawił i okazało się, że wszyscy są wstrząsająco zafascynowani. Stryjińska, teraz przejdziemy do drugiej części, do bożków. W Baszcie Senatorskiej na Wawelu Stryjeńska miała wykonać freski. Pierwsze z nich wykonała. Wykonała je jakąś zdumiewającą farbą kazeinową, z jakimś, z tego co przeczytałam, z jakąś serwatką, mlekiem. I proszę sobie wyobrazić, że te pierwsze bożki Stryjeńskiej zniknęły. Wcale nie żartuję. Po prostu jeszcze przed wojną przestały istnieć, tak jak gdyby wyparowały. Fresk to jest oczywiście malowanie na mokrym tynku. Te pierwsze nie istnieją. Drugie bożki znajdują się w muzeum, były w Muzeum Przemysłu Miejskiego, obecnie są po prostu na terenie Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. A to są projekty. Teraz te projekty są ogromne, prawie takiej wielkości jak slajd, który przed Państwem jest. Są tak blade, jak widzimy. Mają ten kolor, prawdę powiedziawszy, zdjęcie nie kłamie, mają ten taki beżowy kolor papieru. Są szalenie zniszczone te projekty. Jak Państwo widzą, chyba tutaj w rogu, są ponaddzierane, są, żeby można było je sfotografować, są przytrzymywane masą, albo potem będą Państwo widzieli ciężarków, albo masą szczypców. Nie można za bardzo rozwijać, bo w ogóle jest to zasada, jeśli się trzyma coś w rulonie, to potem należy bardzo ostrożnie rozwijać. Po prostu konserwatorzy doskonale wiedzą, że rzeczy się niszczą. Z drugiej strony współczesnym jakoś nic się nie dzieje, może stary papier tak reagował. W każdym razie te projekty jeszcze mają tak zwane przepruchy, czyli mają dziurki wzdłuż wszystkich krawędzi, są dziureczka przy dziureczce, dosłownie wszystkie krawędzie, czyli rysunki, o tutaj każdy jakie są, mają dziureczkę przy dziurce, po prostu przekłute są, ponieważ przepruchy oznaczają, że przez nie się natryskiwało farbę, no bo to był projekt, on był wcale jeden do jednego i ona sobie dzięki temu jak gdyby przenosiła rysunek z kartonu na mur. Tak to wygląda. No i tych bożków teraz od razu powiem. To nie jest całkiem wyssane z palca. To miło mi to powiedzieć, dlatego że bogowie słowiańscy, o których mało wiemy, właściwie większość z nas pewnie zna książkę Aleksandra Geisztora. Bardzo polecam w ogóle wszelką literaturę o Słowianach, bo jest fascynująca. Więc większość z nich istniała, ale czerparu, bo Stryjeńska sobie wymyśliła i to ewidentnie, ubrała ich w specyficzny sposób. Trochę wiemy o tych bożkach, ponieważ podobni byli, to oczywiste, na Rusi, podobni byli w Niemczech, bo przecież oni też częściowo są Słowianami, podobni byli na południe. Mamy niestety pecha, ponieważ u nas nikt nie napisał o tym. Głównie, bo prawda jest taka, że historia chrześcijaństwa, znaczy słowiańskiej religii jest skazana, no była skazana w tamtych czasach na to, żeby przepaść z bardzo prostej przyczyny. Chrześcijanie, którzy pisali, ci, którzy umieli pisać, pisali o bałwanach, których, że tak powiem, się pozbyliśmy, żeby zostać chrześcijanami, że daliśmy się ochrzcić. Więc mało o nich wiemy. Ale i co więcej, wiadomości są sprzeczne. W związku z tym Stryjeńska się kompletnie nie krępowała i jeśli coś nie pasowało, coś jej się nie podobało, to robiła to zupełnie inaczej. Zresztą sami Państwo zobaczą, do czego dojdzie na końcu. To jest ogromna w każdym razie rysunek, właśnie mówię, z przepruchami. To jest pierwszy z bogów, Kupało. To jestem absolutnie przekonana, że każdemu z Państwa się kojarzy prawidłowo. Wszyscy kiedyś pewnie braliśmy w udział w jakimś puszczaniu wianków.
mówimy o przesileniu Słońca z 21 na 23, 22, 23 czerwca. Oczywiście chrześcijaństwo zrobiło z tego świętego Jana. Proszę sobie wyobrazić, że kiedyś naszego świętego Jana Chrzciciela nawet nazywano kupałą, świętym kupałą. Cóż w ogóle wydaje mi się głębokim nadużyciem. Co robiono w sobótki, kupalnockę, palinockę? Skakano przez ogień. Co więcej, szukano kwiatu paproci, on się nazywał czasami kwiatem perunowym, bo to był jeden z ważniejszych bogów słowiańskich. Oczywiście puszczano wianki miały w sobie światełko, dziewczyny puszczały wyżej, chłopcy czekali, łowili te wianki, wiadomo było, że podobno była to też forma jak gdyby złagodzenia obyczajów, że jeżeli jakaś para, znaczy, że tak powiem, chłopiec znalazł swój wianek, to mógł z tą panną się przynajmniej przespacerować tej nocy. W każdym razie, proszę spojrzeć, kupała jest ubrany w to, co mi się wydaje, że Stryjeńskiej się wydawało, że taki charakterystyczna ta tunika, którą on ma tutaj na piersiach. Przypuszczam, bo ten wzór się wielokrotnie powtarza. Ma te takie charakterystyczne, o Jezu, sandały, które tutaj takie, które się powtarzają wielokrotnie. I oczywiście, ponieważ nam się kojarzy, że tak powiem, z ogniem, on ma oczywiście te promienie, które tutaj, przypuszczam, mają być symbolem tego światła. Ma oczywiście to, co wtedy się uważano za słowiańską fryzurę, taką, prawdę powiedziawszy, przyciętą pod garnek, jak to się mówi. Tych bogów było wielu, ale obejrzymy paru wybranych. Pogoda jest moim zdaniem czczym wymysłem Sofii Stryjeńskiej. Ale proszę spojrzeć, jakie są atrybuty pogody. Mamy węża. Teraz zawsze to zabawne, ale no, historia sztuki ma coś takiego, co się na taką dziedzinę, która nazywa się ikonografia. I większość zwierząt w chrześcijaństwie i wcześniej, w każdej właściwie epoce, ma swoje symboliczne znaczenie. Wąż był symbolem odnowy, nowego życia. Dlaczego? Bo ludziom się kojarzył z powodu tego, co, nie wiem, chyba każda normalna kobieta jakoś się brzydzi tych rzeczy. W każdym razie wąż zostawia tą wylinkę. To tak jak pyton, ten tygrysi, co to się nam po Wiśle, pamiętacie Państwo, tego lata gdzieś tam pływał. On zostawił skórę swoją i uważa się, że skoro wąż zostawia skórę, to znaczy zyskuje nowe życie. Więc dlatego on ma węża, który jest symbolem nowej odnowy. Przypuszczam, że ta część jest wzorowana na ołtarzu mariackim, bo to regularnie tam się takie fałdy powtarzają. A ta jego kapota, wygląda jak była nadmuchana wiatrem, prawdopodobnie oznacza właśnie wiatr. To jest Bóg, oznacza pogodę. Możliwe, że modlono się wtedy do pogody o to, żeby się polepszyła. Mamy następną boginię, która jeszcze kilkakrotnie nam wróci, to jest Dziedzilia. Dziedzilia w ogóle jest specyficzną boginią, ponieważ ona była różnie traktowana. Uważano, że jest to Dziedzilia Flora, że Dziedzilia to jest bogini miłości, bogini wiosny. Według Długosza to był odpowiednik Wenery, no bo jak mówię, chrześcijańscy pisarze pisali o pogańskich, czyli tym, co zniesiono po prostu bogach, więc stąd mógł się Długosz pojawić. I teraz uważano jeszcze co więcej, że istniało takie kołysankowe zawołanie, jak mówimy do dziecka, no lula i luli luli, to, że istniało dzidzi leli, że to może stąd. Przyznaję od razu, że to zaczerpnęłam tą informację z Geisztora i tylko dlatego wydała mi się warta do powtórzenia. To była w ogóle jakoby inwokacja do pogańskiego bóstwa. Dziedzilia była w ogóle boginią małżeństwa również, co się powtarzy silniej w innych dalszych częściach. I teraz jak Państwo spojrzą, tu ona ma kądziel, a tu prawdopodobnie stąd snuje tą nitkę, bo ta nitka gdzieś się tam po jej sukience snuje. I tutaj prawdopodobnie było coś, co snuło się z kołowrotka. Tak sobie to wyobrażam. Ma bardziej wyrafinowane sandały. Stryjeńska była osobą, która się, znakomicie ubierała, potrafiła, była osobą stylową, umiejącą nadać ton. Dzisiaj być może powiedzielibyśmy, że była influencerką. Więc Stryjeńska w każdym razie, zobaczcie, że ta kobieta jest osobą szykowną. Dziedzilia się jeszcze powtórzy kilkakrotnie. Teraz będziemy mieli najważniejszego boga z tamtego. Małżeństwa. Kobieta siedzi przy kądzieli. To jest jej zasadnicze zadanie. Kobieta, kiedy Adam, o ile pamiętam, orał, ona Ewa tkała, o ile pamiętam. Tak. Kobieta jest od siedzenia przy warsztacie tkackim. To oczywiste. Mamy teraz najważniejszego boga. Taka opcja też istnieje. Mamy też następnego boga, najważniejszego. I powiedzmy, że o nim więcej jest wiadomo na Rusi.
Co więcej, na Rusi znajduje się, po pierwsze mamy kronikarza, który pisał o tym we wcześniejszych czasach i pisał chyba z mniejszą pogardą, ale opisywał też, jak na Rusi po chrzcie tamże jeden z tamtejszych władców utopił posąg Peruna, czy też Perkuna, bo to bardzo różne miał nazwy, utopił w rzece po prostu. I zdaje się, że ten posąg był biczowany, no w ramach, że bałwan, to było biczowanie bałwana i tak dalej. Natomiast u nas no, do takich rzeczy nigdy w życiu nie doszło, no, nie opisaliśmy tego niewątpliwie. Mamy więc Perkuna. Teraz dlaczego Perkun ma jaszczurkę? Po pierwsze jest gromowładny jak Zeus, no bo jak gdyby to oczywiste, że wszyscy się bali piorunów. Uważano, że co więcej, że jeśli piorun spopieli jakieś drzewo, to popiół z tego drzewa ma właściwości lecznicze. Poza tym no, piorun może razić znienacka, ukarać kogoś. Władca piorunów niewątpliwie jest osobą jakby mającą duże znaczenie. Przypuszczam, że to, co on ma na głowie, to moja sugestia. To być może piorun kulisty. Tego nie wiemy. On rzeczywiście lśni, jak gdyby widziałam na zdjęciu piorun kulisty, zastanawiałam się dość rozpaczliwie, czy to może być to. Może być, ale powiedzmy, że jest to taka wizja, że tu akurat pasuje. Dlaczego jaszczurka? Jaszczurka ma tę, jest parę zwierząt takich, które mają tę właściwość, mianowicie jeżeli się jaszczurce urwie ogon, jeśli ktoś ją goni, to ona ucieknie. Ten ogon będzie miała krótszy ogonek, ale ucieknie. Autotomia uważano, czyli umiejętność jak gdyby nie tyle odtwarzania, bo jej taki sam długi nie odrośnie. Chyba popielice to jeszcze mają, pamiętam z jakiejś książki dla młodzieży. Wiem, że z Gringo się chyba nazywa, to prześliczna książka, którą pamiętam z dzieciństwa. I tam była popielica, którą złapano za ogon, po czym popielica uciekła i okazało się, że ogon został w ręku. Ta właściwość właśnie powodowała, że jaszczurki też uważano za symbol odnowy, nowego życia. Więc tutaj Perun też jest symbolem odnowy. Mamy następnego. Mamy Trygława. To jest ten bóg, który odpowiadał. Trygław to był prawdopodobnie Trzygłów. Ten Perun to był prawdopodobnie Piorun. A Trygław, tutaj absolutnie nie ma Trzygłów, takiego, co będzie miał trzy głowy, a nawet cztery, a może jedną, bo są dyskusje wśród osób, które się tym zajmują bardziej wnikliwiej. Ten ma zdecydowanie jedną. I jest to bóg, który wyraźnie zajmuje się rolnictwem, siewem, a potem w efekcie tutaj sieje. Zastanawiałam się, czy przypadkiem przez moment, bo te ziarenka w oryginale są czerwonawe. Zastanawiałam się, co na Boga ma czerwonawe ziarna. Czy jest jakieś zboże, które takowe ma. I przyznam, że to mnie trochę wytrąca z równowagi. A tu jest, ale przypuszczam, że Stryjeński pasowało czerwone, co też jest niewykluczone, tam, to co mówię w tej chwili. I oczywiście taki jest efekt w postaci plonu. No i wreszcie mamy Boga, który w ogóle wybrałam go tylko dlatego, że jest szalenie atrakcyjny, bo ma przepiękny wieniec liści kasztanowca. Jak Państwo widzą, te projekty są zniszczone, są tutaj fotografowane i one się całe zwijają, dlatego są poprzykładane, gdzie tylko się dało, żeby się nie odwijały podczas fotografowania. Fotografowanie było robione z góry i to z paru metrów na naszych schodach, żeby można było w ogóle zrobić takie ujęcie. Według Geisztora Sfaruk jest bogiem zupełnie innym, bo kowalstwa i ognia, a tu jest wyraźnie bóg polowania. Nie mam pojęcia dlaczego. Po prostu Stryjeńska uznała, że tak jest i właściwie takiego Boga nam wymyśliła i tyle. Zwrócę też uwagę na tą część, na ten tutaj. Te lejce, które trzyma, to jest ewidentnie dukt banderol albo wstążek z ołtarza mariackiego. Tego rodzaju te ornamenty są jakby wybitnie zainspirowane średniowieczem. Już patrz, nie, to jest kołczan. Przepraszam. Nie, oni są wszyscy, to są tacy bogowie, zresztą Stryjeńska mówi, to są tacy bogowie, co idziemy do lasu i możemy ich spotkać. To są bogowie, którzy prawie nigdy na niczym nie jadą, to są jak ludzie. Co więcej, weźcie Państwo pod uwagę, co nam przypominają ci bogowie? No świętych, bo oni, każdy jest poświęcony jakimś, właściwie można by się zwrócić do tego Boga i poprosić jednego, żeby polowanie się udało, drugiego, żeby piorun w nas nie strzelił, prawda, dziedzili je, żebyśmy mieli uznane małżeństwo i tak dalej. To jest kołczan, psy są ewidentnie myśliwskie, on trzyma ich smycze i tu smycze są napięte, a tu smycze już się zawijają w takie zdumiewające ornamenty.
Wieniec wydaje mi się wyjątkowo udany. Żaden inny Bóg takiego nie ma. Wielu ma powtórzone, a to jest jedyny. Dlatego w ogóle stąd mój wybór. No i mamy tych bożków słowiańskich. Jak mówię, oprócz mówiłam, że był jeden cykl w Baszcie, który obecnie jest w Akademii Sztuk Pięknych. Był taki cykl, co po prostu zniknął, bo Stryjeńska nie umiała malować. Dokładnie to, co mówię, po prostu nie wiedziała pewnych rzeczy technicznych. A teraz zaczynamy z cyklami, które były dostępne i każdy mógł mieć w domu. Autolitografia to jest wtedy, kiedy na kamieniu litograficznym artysta rysuje sam, samodzielnie, własnoręcznie. Nie przenosi rysunku z jakiejś właśnie przez jakieś przepruchy, przez jakieś kopie i tak dalej, tylko po prostu bierze kredkę litograficzną tłustą, siada przed kamieniem i rysuje. I teraz mamy pierwszego boga, Światowida. Od razu powiem, że to my jesteśmy przekonani, bo mało wiemy o historii Słowian, że był jakiś Światowid, on się nazywał Santewid. I prawdę powiedziawszy, zupełnie inaczej, to my dzisiaj go uważamy za Światowida, zresztą wzór dla tego konkretnego rysunku, zaraz go zobaczymy, też absolutnie nie nazywał się Światowid. Zobaczcie Państwo, że on tutaj, na tym swoim fartuszku, ma jakieś sceny, tak jak tutaj, ma kapelusz, bardzo podobny do tego, który Chrystus miał, z jakimś takim wiankiem, no i w drzewie jest schowany. I teraz polecimy dalej i zobaczymy wzór. Otóż pod koniec w 848 roku z rzeki Zbrucza, to dzisiejsza Ukraina, wydobyto z rzeki pomnik Światowida ze Zbrucza. I teraz to, co mówię, IX wiek to jest najpowszechniejsza interpretacja. Tak jak sprawdzałam w ogóle to, co napisano o tym, o Światowidzie ze Zbrucza, to jeżeli będą Państwo w Muzeum Archeologicznym w Krakowie, w ogóle w Krakowie, trzeba pójść. On robi niesłychane wrażenie. Mówię oczywiście o posągu. Jest to rzecz, która w ogóle, on ma 2,57 wysokości, bo to też mówię, że, czyli że jest tak, jak gdybyśmy sięgali, jeśli ma 2,57, przepraszam, to gdzieś dotąd, no to 2 metry są tutaj. No to my byśmy mu pewnie sięgali, przepraszam, no ja jestem typową kobietą, 1,65 m, typowa Polka, więc dotąd mniej więcej. Stoi w takiej własnej rotundzie, którą zbudowano specjalnie dla niego i właściwie Muzeum Archeologiczne w Krakowie, warto pójść tam tylko z tego powodu, prawdę powiedziawszy, jest w ścisłym centrum Krakowa, w ogóle jeśli kiedykolwiek Państwo będą. I Światowid miał, średnica to jest około 24-30 cm. Pierwotnie potem okazało się, jak przebadano okolice tego, że tak powiem, wydobycia, tam gdzie go znaleziono, jego rzeczywiście z wody wyłowiono. To okazało się, że on ma sobie ślady czerwonej farby. Powiedzcie Państwo, że kiedyś nie było tak kolorowo i fakt, że starożytna rzeźba była malowana, że tego rodzaju posągi były malowane, był naturalny. Ludzie łaknęli koloru, był tylko kolor z natury. Tego koloru, który my mamy, kolorowe samochody, neony, reklamy, to tego takich rzeczy nie było. W każdym razie na temat tego Światowida jest masa różnego rodzaju, że tak powiem, podań i najróżniejsze, tak jak natrafiłam na najróżniejsze hipotezy. Istnieją hipotezy, że to jest falsyfikat, że to jest XIX-wieczna mistyfikacja, którą stworzył ktoś, potem jeszcze, prawda, zasugerował, żeby to wyłowić stamtąd, tylko po to, że dlatego, że wtedy poszukiwano takich korzeni. Stryjeńska bardzo chciała nam dorobić te korzenie, więc a w XIX wieku, kiedy jeszcze byliśmy pod zaborami, to łatwiej sobie to wyobraźmy sobie po prostu. Poszukiwanie korzeni, że mieliśmy słowiańskie korzenie, to było coś fantastycznego. Więc, że to może mistyfikacja. Potem była wizja, że to nie jest słowiańskie, tylko że trafił do nas od Traków albo Celtów, że został przywieziony tutaj, że tamci przywieźli swojego boga. To dosyć ciężkie jest. Nie pamiętam, nie mam tutaj napisane, ile on ważył, ale jestem absolutnie pewna, że sporo. W każdym razie, że ktoś to mógł przywieźć. I teraz on ma 4 strony. To na szczęście jest rysunek ten z boku. Tam jest na górze, jak spojrzymy, ten z lewej ma pierścień w łapce, mówimy o górnej części. Następny ma róg, który dla Światowida jest bardzo ważny. I potem są 2, które tylko się trzymają, że tak powiem, za brzuszek. Potem jest taki, który jest z koniem. Tu jest z koniem, mężczyzna z szablą i koniem. Przepraszam, jejku, przepraszam, to jest o ten. Teraz tu mają już tylko nóżki same, a tu jest jeszcze niżej. Są 2 kobiety i 2 facetów. Kobiety mają oczywiście biusty. I teraz mamy, a tu są 2 mężczyźni i ci na dole w bardzo takich dosyć ciasnych pozycjach klęczą. Ja absolutnie, etnografia nie, że tak powiem, znaczy archeologia nie jest moją, że tak powiem, silną. Po prostu przeczytałam to, że jeden z tych bogów, ten z rogiem to jest Mokosz, ten z pierścieniem to Bóg Łada.
mężczyzna z szablą i koniem to Perun, ten nam znany, co miał, że tak powiem, pioruny ciskał, a ten następny to Dażbóg. I nawet nie mam się co wypowiadać na ten temat, po prostu mówię jak jest. Proszę zwrócić uwagę, że mają jeden kapelusz i dlatego uznano, że to jest jeden Bóg, że to jest jeden ewentualnie ten Santewit, że ten fakt, że może i twarze są cztery, ale kapelusz jest jeden. W każdym razie. I teraz co symbolizował, co mogło symbolizować? No po pierwsze oś kosmiczną, góra, niebo, schody, jak gdyby to wszystko pokazuje, że zbliżam, jak gdyby co im wyżej, tym bardziej bliżej nieba. Poza tym oczywiście to Joachim Lelewel nazwał go światowidem, myśmy to przyjęli i tak go nazywamy. Nazywa się światowid ze Zbrucza i nie ma co mu tego odbierać. Powiem też dalej, o to jeszcze, przepraszam, cofniemy się jednak, Marzanna, na razie zlekceważymy. Ten, który ma róg, polega to na tym, że ze światowidem był opisany taki obrzęd, nie u nas, to znaczy na wyspie Rugi, tej, która teraz należy do Niemiec. Tam był, i tam w ogóle jest osada posłowiańska, na której są odkrycia właśnie kamienne, bo to najczęściej są jakieś stoły ofiarne, to są jakieś kamienie, na których rozpalano ogniska, jakieś resztki budowli. W każdym razie z Rugi wiadomo, że światowid czy też santewid. Była taka ceremonia, że po żniwach oni się wszyscy zbierali i robili wielki kołacz. I chodziło o to, żeby kapłan się za nim ukrył. A jeśli się ukrył, to wtedy na wstępnym roku będą równie wielkie zbiory. Chodziło o to, żeby jak gdyby zasłonić kapłana. I w tym roku on miał miód i polewał nim ten kołacz. Taka jest historia, którą też przeczytałam właśnie, jeśli chodzi o Rugię, tego rodzaju rzeczy. Także tak wygląda inspiracja. I teraz tak, jeśli ten światowid ma na dole tutaj różnego rodzaju postaci, to nie trudno sobie wyobrazić, że ten światowid był zainspirowany tym samym, że ten fartuszek, który on ma, jest ewidentnie, tak jak gdyby to jest inspirowane rzeźbą. Jest to jedyny taki, tylko światowid czy też santewid jest w ten sposób przestrzeńską potraktowany, bo też nie ma żadnego innego wzorca, z którego można by skorzystać. Mamy następnego. Komu Państwo przypomina? To są, i to znowu jest litografia. I teraz litografia, czyli półfoliot, o ile tamte były naturalnej wielkości tu na ścianie, to półfoliot jest 50x70. To można, to było coś takiego, co każdy mógł mieć. Ona przecież jej cykle były sprzedawane. Proszę spojrzeć na Marzankę, czy też Marzankę. Przypomina niesłychanie tą Niemcy, Prusy przypomina po prostu. Ta sukienka musiała w niej tkwić, musiało to jakoś przerobić, zresztą ona się, to się jeszcze pojawi, zresztą zobaczymy ją dalej. I ta Marzanna właściwie nie ma żadnych atrybutów. Z tym, co nam się kojarzy, to nie ma czegoś takiego. To zupełnie jest co innego. Mamy bożka, który nazywa się Dydek. I ponieważ lubię niedźwiedzie, więc wybrałam go sobie, jest to Dydek, to był taki bóg, który... Jeśli Państwo pamiętają taką książkę Małgosia kontra Małgosia dla młodzieży, to tam przed lustrem, co mówili pannie, żeby nie patrzyła w lustro, bo ci się dytko pokaże. I to jest ten sam, to jest Dydek albo dytko. Nie wiem, dlaczego Stryjeńska przydała mu niedźwiedzia. Nigdzie nie ma, Gejsztor o tym nie pisze. Właściwie cała ta wiedza jest oparta w dużym stopniu albo na właśnie materiałach, tych, które, że tak powiem, podjęli niemieccy historycy albo Rosjanie. Ale nigdzie nie znalazłam tego, dlaczego akurat dytko mu się tłumaczy. Bardzo chętnie w to wierzę. Bardzo chętnie w to wierzę, dlatego że no wszelkie, że tak powiem, którzyś Słowianie musieli tego niedźwiedzia mieć, a jak niestety, znaczy nie niestety. Może możliwe, że rzeczywiście, no poza tym też myślę o Litwinach, którzy, prawda, gdzie niedźwiedź Litwin, prawda, co ten, co to mięs nieświeżych nie je, no to niedźwiedź Litwin to jest, tak, no więc skąd ten niedźwiedź do nas tutaj przyczłapał, tego nie wiemy. Znaczy, broń Boże, on tego, bo to... A on ma jakiś instrument. Tak, myślę, że to są, to też jest kwestia rozszyfrowania, myślę, że są to gęśle. I tak jest z kilkoma strunami. Jak Państwo pamiętają, to na gęśle były też, przepraszam tym biegiem, gęśle były tutaj też. Gęśle ma, który, o ten, ten ma. Bo też się stawia, musiała to widzieć. Ja przypuszczam, że to jest takie coś, co miał Sabała. Jak, że tak powiem, że to jest tego typu rzecz. I on ma też tutaj, co więcej, przez moment ktoś mi zasugerował, że ten niedźwiedź go zaraz pożre. Ten facet stoi w zrelaksowanej pozycji, proszę spojrzeć. Przychodzą. Obłaskawia zwierzęta. Nie, to bardzo ładna interpretacja i bardzo mi się podoba. Niedźwiedź po prostu przychodzi, zaczyna się do niego przytulać, a zaraz go zawiedzie do jakiejś pieczary, gdzie miód jest. Będą razem. Także to jest Dydek albo Dytko.
Mamy następną boginię, tylko ja ją bardzo lubię. Uważam, że to piękna. Ona się nazywa Cyca. Czasami Dziedzilia występuje w tej roli. Rzeczywiście, Cyca jest boginią płodności. Jest boginią płodności, dlatego że proszę spojrzeć, ma klasyczny wieniec taki, tak powiem, obfitości. Oczywiście może karmić dzieci 2, 4, 6, 8, 10, 12 naraz. Poza tym jest to solidna, obfita, duża kobieta. Proszę zobaczyć, jakie ma włosy. Ona ma warkocze, które zawija i tu się dopiero rozplatają. To jest kobieta, która ma niesłychany biust, solidne biodra do rodzenia. Tu ma warkocz i on się tutaj wywija. To są włosy, które sięgają do kolan. I jeszcze sama jest. To jest kobieta dojrzała, Cyca. I że to ewidentnie, no wiadomo, że musiała to wymyślić, Stryjeńska. Ja myślę, że korzystała z wielu, a to, co chciała, przekształcała, bo na to jest... Tak, tak. Po pierwsze, ja myślę, że chodziła na jakieś wykłady do Muzeum Archeologicznego, jestem przekonana. Poza tym oglądała to i... Ojejku, przepraszam. I wybiegała... Oj, poruszamy się... Poruszmy się, wróćmy się do Lelu. Teraz mamy następnego boga, który też mi się wydaje jakimś nawiązaniem do Wyspiańskiego, to jest bóg Lelum. Oczywiście Lelum i Polelum, to właśnie o nich chodzi. To mówiono, że być może jest to Castor i Pollux, bo to stamtąd ewentualnie byśmy, prawda, z nimi się zastanawiali. Oczywiście byli to, jest to, skąd jeszcze czerpała? Z mitologii greckiej i rzymskiej po prostu. Ewidentnie naśladowała. Skoro Dziedzilia jest nazywana Florą, a Lelum jest porównywany do Castora i Polluxa, to musi być ewidentnie to. Natomiast Lelum Polelum to jest osoba, której delikatnie mówiąc nie możemy ufać. Proszę spojrzeć na jego taki spazmatyczny wręcz oto, na ręce. On ma tu jedną rękę tak niepokojąco wykrzywioną, tak jak czasem osoby chore na porażenie. Jest to dosyć przerażające. Z drugiej strony jest to człowiek, który wałęsa się półnego po zaroślach. I rzeczywiście Lelum to jest osoba, którą jeśli my się będziemy wałęsać po zaroślach, też być może na taką natrafimy. Zresztą jakiś zakłóca pracowitemu zwierzakowi budowanie tam, ewentualnie spiętrzanie wody i tak dalej. Zauważmy też, że jego włosy przechodzą w liście. Mnie niepokoi właśnie o to wygięcie. Nigdy w życiu nikt normalny tak rąk nie trzyma. To jest ewidentnie jakaś osoba z problemem. A teraz mamy następny cykl. To jest maleńki cykl, bo tych cyklów, jak mówię, Stryjeńska potrzebowała pieniędzy. To oczywiste. Produkowanie grafiki zawsze oznacza większe pieniądze, bo grafika, jak Państwo do pewnego wieku wiedzą, z każdej każda odbitka z danej matrycy, z każdego kamienia, czy też z klocka drzeworytniczego, oznacza oryginał. Można to sprzedawać. Jest to tańsze niż rysunek, ale wiadomo, na tym można zrobić większe pieniądze. To jest ta konkretna graficzka, to jest Marzanna. Niech Państwo spojrzą, jak się zmieniła od tamtej Marzanny, która była na samym początku, prawie bez żadnych atrybutów. Tu Marzanna ma, to mi się nie podoba, tu są takie, ona ma pozawijane jak na kokardkę, ale tu Marzanna cała już kwitnie, jest wiosenna. To jest ta Marzanna, która przychodzi, znaczy my, to tutaj też pewnie Stryjeński coś jak zwykle popłynęło. Stryjeńska, właściwie prawie zapomniała, że przecież Marzanna to jest ta brzydula, którą się topi, żeby wreszcie przyszła wiosna, a to jest właściwie zima. Ale może to jest taka Marzanna, która tutaj powoli rozkwita, bo tutaj cała sukienka jej kwitnie. Ewidentnie jej widać łono. Widać również ten błyszczący taki czepiec, który jakby przynosi nowy blask. To jest kolejna Marzanna, bo jeszcze będziemy mieli jedną. Także to jest cykl malutki. Ta graficzka w oryginale jest wielkości 20x15. Także Stryjeńska takie też robiła. Cała teczka jest malutka. I to są najbardziej znane, nie grafika, tylko rysunek. To co mówiłam, grafika z matrycy odbija się wiele odbitek i każda jest oryginałem. A to jest rysunek, czyli rzecz no niepowtarzalna. I to jest najpóźniejszy cykl bożków słowiańskich. To jest ten światowid. Patrzcie Państwo, na tym fartuszku ma, tak jak ten światowid z Brucza, ma różnego rodzaju sceny. Ma to, co miał światowid, czyli róg, z którego kapłan nalewał miód i prawda, chował się za wielkim kołaczem, to znaczy tym ciastem, które było wielkości człowieka. Gdzie oni to, znaczy pewnie radzili sobie z tym. Ma ten kapelusz niesłychanie podobny do światowida ze Zbrucza. Mamy następnego. Mamy pogodę. Pamiętajmy, że to jest Boże, znaczy Bóg pogoda na pewno nigdy w sztuce słowiańskiej nie istniał. Jestem tego absolutnie pewna. Bóg pogoda ma tutaj węża, tutaj się wije,
ma ten płaszcz, który tam w poprzedniej, bo się ten poprzednia pogoda miała chmury, a ten ma słońce, ma wiatr, tak jak gdyby otwierał ten płaszcz i wzbudzał deszcz albo przynosił chmury. I teraz proszę zobaczyć, tutaj ma kwiat paproci prawdopodobnie. Jak na pewno wszyscy Państwo wiedzą, kwiat paproci jest szalenie mało atrakcyjny. W ogóle nie jest to coś, co zabłyśnie i wskaże nam, gdzie są zakopane skarby, tylko kwiat paproci jest malutki i w ogóle nie jest, no, nie jest to rzecz, która, że tak powiem, taka, do jakich urósł w legendach. W każdym razie tutaj on ma z paproci cały ten czepiec na głowie, czy też wieniec. Mamy dziedzilię. I ta dziedzilia jest najbardziej popularna właściwie. To jest bogini małżeństwa, proszę nie zapominać. Tu jest młoda, piękna kobieta z torsem, właściwie gotowa do, że tak powiem, nocy poślubnej. Ma sukienkę, która, proszę pamiętać, że to są jeszcze inne czasy, to są lata 30. I Stryjeńska była wykształcona w Wiedniu. Proszę pamiętać, że myślano wtedy inaczej. Ta sukienka otwiera się dlatego, że ona jest gotowa na spotkanie z ukochanym. To, co do tego jesteśmy absolutnie pewni. To... Tak, właśnie ja też pamiętam, że dziedzilia jest nadąsana i właściwie ma ochotę tym kaduceuszem tutaj przyłożyć komuś po prostu. Tak, tak. Nie, nie, ja też jestem tego zdania, że tamta jest taka łagodna, ta pierwsza z tym kołowrotkiem to w ogóle jest ta kobieta, co to ona tkała, a on orał, a tutaj nie wiadomo, czy coś ci nie zrobi. I oczywiście, że tak. Co więcej, zastanawiałam się, co też ona ma na głowie, ale ja myślę, że to jest kwiat, który tutaj, kwiat tak jak to, za moment się zmieni w owoc. Ona za moment będzie ciężarna, będzie owocna, no po prostu będzie. Będzie miała owoc swojego żywota. Proszę zobaczyć również, że to jest zachęcanka, znaczy to tak o kobiecie czasem mówiono. To jest, ona ma przywiązane do ramion taką tasiemkę z monetami. Będzie dzwonić, będzie tańczyła i będą jej ręce podzwaniały po prostu. Więc jest to dziedzilia już taka kusząca, panna, która jest kusząca. Tak, ma rację absolutną. Ta dziedzilia jest nadąsana i w ogóle ja mam wrażenie, że ona właśnie jak wyciągnie to tym kaduceuszem, jak machnie, to po prostu nic dobrego z tego nie wyniknie. Mamy naszego znajomego, czyli Peruna. Nic się nie zmieniło, czy też Perkuna. To jest ten, który piorunami, że tak powiem, razi nas udałowi. Też mam skojarzenie z zupełnie współczesnym filmem, który też na pewno Państwo pamiętają. Nazywał się chyba Alfred Nożycoręki. W każdym razie on miał też, wyglądał niesłychanie podobnie. Tamten miał nożyce, a i strzygł żywopłoto, i to dobrze pamiętam, a ten po prostu razi wszystkich. I też proszę zobaczyć tu, chodź kochany, tu ma jaszczurkę, czyli tą, której można urwać ogon, a ona przeżyje i może... No salamandry. Pamięta pan, że salamandry w ogniu siedzą? Salamandra to nie jaszczurka. Ha, jasne. No ale to, jasne. Ale to jest płas. Cóż, to nie wiem, czy jaszczurki mogą, że tak powiem, w ogóle. Myślę, że żadne zwierzę ognia nie przeżyje, ale w każdym razie to, że się w to wierzy, to co innego. Jasne. I mamy Marzannę. I teraz proszę spojrzeć na Marzannę i na to, co ma. I tu jest Marzanna już taką, jakbyśmy ją chcieli widzieć. Ma rybę, to jest wodna Marzanna, a to, te jej warkocze przypominają wiosła po prostu. Marzanna ma też to, co dawniej, tą suknię zieloną pruskiej poddanej. Ma tutaj falę, czepiec z fal. Oczywiście ma znowu ten takie światło na górze. I ma wszędzie narysowane ornamenty, to co jest. I te suknie, jak mówię, jeśli będą Państwo w naszym Muzeum Etnograficznym, to również, jak Państwo zobaczą, to tamten, że tak powiem, tamta część Polski również ma podobne stroje ludowe. W każdym razie ta Marzanna już jest ewidentnie wodna, nie ma wątpliwości. Mamy Dytka, bo tu miś jest mniejszy. Instrument widać wyraźniej, ewidentnie, bo dlatego się zastanawiałam, to jest ewidentnie jakiś ludowy instrument. Tu ma jedną strunę szarpaną. Jedną to chyba trochę mało, tak mi się wydaje. Nie potrafię powiedzieć, co miał Sabała. Mam wrażenie, że te jego żłóbcoki, jak to nazywali, miały więcej. I wcale to nie musi być nic góralskiego, a to na pewno było stamtąd. Poza tym żłóbcoki znalazłam po prostu w internecie i wyglądają inaczej. Trudno mi powiedzieć. Jest to jakiś ludowy instrument szarpany, który ma jedno, a może dwie struny. Proszę zobaczyć, że tutaj misiek też go tak trochę jakby nadgryza, ale oni się nawzajem doskonale sobie radzą. Trochę mi to przypomina strój po prostu, jak Państwo pamiętają, Janosika i ten, jak oni nosili te zdumiewające wysokie czapy. Ale możliwe, że mi się wydaje.
Też zwrócę Państwa uwagę, tutaj jest to pół człowiek, pół zwierzak. On ma futrzane takie, tak jakby porastał futrem jakimś, jakby to właściwie tego niedźwiedzia trochę się przemieniał, praktycznie rzecz biorąc. Mamy też boginię, która była podobno żeńską formą Peruna. Tak jak gdyby jego żona, bo to jest kobieto-mężczyzna i teraz Peperuga, po bułgarsku warto zapamiętać, jest to słowo, znaczy motyl. I tamtejsza bogini słowiańska, bułgarska, przecież to też Słowianie, miała kształt motyla. A nasza ma takiego obojnaka, proszę zobaczyć, że on też ma futro rośnie, bo to taki pół zwierzak, pół człowiek. Musi być, ta bogini musi się osobliwie zajmować ulami. Zresztą w Bułgarii to jest charakterystyczne, że tamtejsza Peperuga zajmuje, to jest bogini łąk, no skoro jest motylem. A ta, nie tylko motyle, ale tu są oczywiście, rój pszczół wylatuje. I teraz jest pół kobietą, pół mężczyzną. Trudno powiedzieć. Stryjeńska tutaj przy jakichś jej notatkach okazało się, że mówiono, że ewentualnie to może być Demeter, że to może oznaczać, no prawda, to, że tamta spędza pół roku, prawda, w Hadesie pod ziemią. Trudno powiedzieć. W każdym razie, co chcę teraz zaproponować Państwu? Otóż, żebyśmy uwspółcześnili Stryjeńską. Ach, przepraszam, jeszcze jeden bogin, to jest Lelum. Pamiętają Państwo tego, co mówię, że takim spastycznym przegięciem dłoni? To jest Lelum następne. Jest też porośnięte liśćmi, tam nie ma futra, tylko liście mu wyrastają z ciała. Ma taki zdumiewający czepeczek. Te długie takie witki, które tutaj zwisają, to prawdę powiedziawszy, że prawda, tylko gotów jest nas połaskotać. Tak jak gdyby puszczał promienie z rąk. Trudno powiedzieć, Lelum to jest takie coś, co spotkamy znienacka, jak właśnie mówię, jak będziemy chodzić po jakichś szuwarach. No i dlaczego chcę... A, porównajmy dziedzilię. Popatrzmy, po lewej mamy dziedzilię tą wczesną, po prawej mamy tą nadąsaną. Proszę zobaczyć, jaka lewa jest łagodna i w ogóle taka, którą każdy chętnie by poślubił, a druga, no to mówię, ale może być interesująca. Proszę popatrzeć na Marzannę, jak się niesłychanie zmienia. Marzanna, co więcej, ja jestem absolutnie przekonana, że ta zabór pruski, to znaczy to, co symbolizowała jedna z Marii, to jest właśnie to samo, jak wygląda tutaj. Tu wygląda na tej, dlatego jest ta, jest, to jest mniejsze, ponieważ to jest maleńka teka, a te dwie to jest... Rzeczy to są bardzo duże. W związku z czym w porównaniu z nią? Ta jest właściwie bez żadnych atrybutów, a ta już ma wiosła, ma ryby, ma wodę, a ta jest tak w połowie drogi. I jeszcze tutaj zakwita od dołu. Tak wygląda. No i tu jest to moja obiecana propozycja uwspółcześnienia bożków stryjeńskiej. Przepraszam, z góry artystka nie nazywa, wszędzie jest ten sam błąd. Nie Paulina Orłowska, tylko Ołowska. To jest współczesna artystka, którą Stryjeńska zafascynowała. I wyprodukowała w 2017 roku scenografię do baletu Siergieja Czerepina. Choreografię opracowała Katy Pyle. Każdy z bożków wybranych przez Ołowską był przeznaczony, znaczy pokazany przez innego tancerza. Odbyło się to w Galerii Kitchen w Nowym Jorku na Manhattanie w styczniu 2017 roku, więc mamy dziedzilię. Jak się Państwo domyślają, no oczywiście, że tutaj mamy tę rozkładającą się spódniczkę. To jest oczywiście to, jak się współczesna artystka to wyobraża, ale proszę sobie pomyśleć o takiej rzeczy. Bardzo ważne jest, żeby sztuka dawna znajdowała swoje miejsce we współczesności, żeby również... To sztuka istnieje, dopóki ktoś chce ją zobaczyć. Nie ma sztuki bez widza. Jeżeli ktoś, artystka współczesna, była na tyle zainteresowana, że zrobiła z tego balet, to może nam to się nie podobać, bo zaraz będziemy patrzeć, czy nam się podoba, a może nam się podobać. To jest Marzanna oczywiście. I zobaczmy, proszę, ona ma takie zdumiewające wiosła, praktycznie rzecz biorąc, i ma szalenie grube, bo myślę, że nie utrzymałaby inaczej tych łopat. Ma szalenie grube te warkocze. Następna będzie Perun. Uważam, że jest fantastyczny po prostu. Ta klatka na górze jest pusta, bo to też czytałam wywiad po prostu z właścicielką galerii, więc przecież nie wytrzymałbym, miał coś cięższego. Mamy Peperugę, uważam, że ta jest znakomita, bo to jest taka, no to jest właśnie ta pół kobieta, pół mężczyzna. Ona nie ma wielobiustu, że tak powiem, ale ma tą czarną taką tutaj aureolę. I mamy Lelum. Ten, uważam, radość życia bije z niego. Stryjeńska powinna żyć, powinna w jakiś sposób nas inspirować. Jest to fascynująca artystka. To nie jest artystka, którą można by łatwo zamknąć w muzeum. Oczywiście, że mówię to z pozycji, prawda, osoby pracującej w muzeum, która te cykle Stryjeńskiej, prawda, opiekuje się nimi na co dzień, wystawia je, myśli o nich, pisze o nich i tak dalej. Ale Stryjeńska żyje. To jest artystka, która jest jedyna w swoim rodzaju.
Każdy, jak mówię, odbierał inaczej. To, co powiedziałam na samym początku, to jest koniec. Że pomyślcie Państwo, każdy odbiera inaczej. Młodzież będzie prędzej zainteresowana tego rodzaju baletem, tym bardziej, że ja rozpaczliwie szukałam, żeby był film, żebyśmy mogli obejrzeć film, ale zobaczyłam wyłącznie zdjęcia. Jest to coś, co powinno dla nas być wartością samą w sobie, a jak mówię, jest to, co więcej, tak myślę, po kobiecemu, feministycznie. To jest artystka kobieta, która w dwudziestoleciu zarabiała ciężkie pieniądze. Była pierwszą kobietą, która sobie tak znakomicie radziła w świecie artystycznym. Wszystkie te graficzki, które powiedzmy, że wyemancypowały się na początku dwudziestolecia w nowym państwie polskim, nie radziły sobie tak jak ona. Stryjeńska zarabiała pieniądze, utrzymywała z nich dzieci, jej własny mąż zabrał jej dzieci, Stryjeńska się z tym wszystkim radziła. Powiedzmy sobie od razu, że była nieszczęśliwa z tego powodu. Bardzo. To nie ma co do tego wątpliwości. Ale jest to po prostu, też nie mówię, że jest to przykład do naśladowania, ale jest to taka sztuka, jakiej nie spotkamy nigdzie indziej. Dziękuję Państwu bardzo. Przepraszam, chyba że pytania, ale dziękuję bardzo. Dobra, przepraszam. Dobra.